Witam Państwa serdecznie w Akademii Ceres, tym razem poświęconej ukorzenianiu roślin rabatowych w paperpotach. Paperpot jako jeden z lepszych sposobów na ukorzenianie wielu roślin znalazł zastosowanie dość szeroko w przypadku roślin rabatowych oraz kwiatów, gdzie mamy już paperpoty zaczynając od rozmiaru 20 mm średnicy. W takiej standardowej tacy mieści się 200 paperpotów w multiplacie. 20 mm znalazło zastosowanie m.in. do ukorzeniania chryzantem, bakopy, werbeny, mniejszych roślin, drobniejszych, które w początkowym etapie ukorzeniania nie potrzebują tak dużo miejsca na metrze kwadratowym. Następnie mamy rozmiar 25 mm. W tej chwili jest to jeden z bardziej popularnych rozmiarów, cieszący się największym zainteresowaniem w ukorzenianiu roślin. 25 mm, czyli w standardowej tacy mamy 126 paperpotów. Jest on już do troszkę większych roślin, między innymi chyba największy udział w ukorzenianiu pelargonii bluszczolistnej, jak również tych bakop, tak samo są wykorzystywane, czy werbeny, też w tej średnicy, gdyż ona jest chyba najbardziej uniwersalna, rozmiar 25. Następnym rozmiarem mamy 30 mm średnicy paper pot, wysokość 4 cm. W standardowej tacy mieści się 104 koreczki. Mamy już troszkę mniejszy udział na metrze kwadratowym. Polecany pelargonia bluszczolistna, pojawia się już nam surfinia, niecierpek, też duża ilość i szerokie spektrum roślin, w których możemy ukorzeniać. Następnym rozmiarem mamy 35 mm. Jest tu już większy paper pot. Tu już jest ukorzenianie poza pelargonią, jak bluszczolistna, czyli taka drobniejsza, mniejszej średnicy łodygi czy pędu. Tutaj mamy już wybór pelargonii angielskiej, pelargonii rabatowej, surfinii. W przypadku 35 mm w jedną tacę, standardową tacę, wchodzą 84 paper poty, także udział na metrze kwadratowym jest już mniejszy, do większych roślin, bardziej rozkładających się, z większymi liśćmi, więc to jest też udział dość duży w rynku. W przypadku roślin rabatowych mamy możliwość wykorzystania też większej średnicy paper potów. Może być to już m.in. paper pot 50, czyli 50 mm średnicy lub nawet większych, 70, gdzie rośliny będą sprzedawane już bezpośrednio w papierze i wysadzane już na miejsce stałe, przez co unikniemy używania plastiku w postaci doniczek. Jeżeli chodzi o nasze możliwości, w firmie Ceres mamy możliwość wyprodukowania paper potów z dowolnego, wybranego przez klienta substratu. Mamy możliwość odpowiedniej kompozycji tego substratu ze składników, które są u nas dostępne. Jest możliwość dopracowania dla danego gatunku, czy wykonania zgodnie z recepturą klienta wypełnienia tego substratu, który jest użyty do produkcji paper potów. Różnego zakresu pH, jak i EC, które i nawozów startowych, które mogą być umieszczone bądź nie. Jak również jest możliwość zmiany wysokości paper potu. Wykonujemy niższe lub wyższe, zgodnie z życzeniem klienta. Więc jeżeli nie ma jakby w całej naszej ofercie, poza standardami, jest możliwość wykonania na specjalne życzenie w porozumieniu tutaj takich paper potów dedykowanych dla danego gatunku. Więc zapraszamy do kontaktu.